Bardzo się cieszę, drodzy, że mogę dziś stanąć przed wami i zwiastować Boże Słowo. I powiem tak, że nie chciałbym tego, co będę dziś mówił, nazywać jakimś wykładem ani kazaniem, ale raczej schodzę tutaj za kazalnicę, aby podzielić się z wami osobistym rozważaniem Bożego Słowa. Czymś osobistym, czym moje myśli były zajęte przez ostatnie tygodnie. Gdzieś w którymś momencie takie myśli zaczęły do mnie przychodzić i po prostu zrobiłem sobie takie krótkie rozważanie, takie krótkie studium tego zagadnienia, tej myśli, z którą chcę się z wami dzisiaj dzielić. I mam nadzieję, że do tego rozważania, które chcę wam przedstawić, każdy z was, i to jest moim życzeniem, to jest moją modlitwą, moim pragnieniem, aby każdy z was mógł do tego rozważania dopowiedzieć albo dopisać swoje świadectwa, swoje przemyślenia, swoje przeżycia. Mam nadzieję, że macie Biblię ze sobą, bo tam w komputerze jest, ale mam nadzieję, że też macie swoje. Chciałbym słyszeć szelest kartek, szelest papierów waszych Biblii, dlatego że będziemy dużo korzystać dzisiaj z Biblii, będziemy chcieli zaglądać do różnych ksiąg, czytać różne wersety. Siostry i bracia, już zdradzę, już mówię, co jest moim tematem, co jest tematem mojego rozważania. Mówię jest, nie mówię było. Rozważanie mówię jest, dlatego że chcę gdzieś w swoim sercu dalej nad tym się zastanawiać, rozważać te myśli, ale też jestem pewien, że nawet to, co dziś powiem, to jest tylko bardzo niewielki ułamek, niewielki element tego, co tak naprawdę Boże Słowo w tym temacie mówi. I to dziś to rozważanie i to, z czym się chcę dzielić, zatytułowałem w następujący sposób. Jaka jest rola cierpienia w życiu człowieka? Jaka jest rola cierpienia w życiu człowieka? I zdaję sobie sprawę z tego, że to jest taki temat, nie wiem, można byłoby rzec, chyba niepopularny, może dla niektórych nawet niewygodny, być może nawet trudny. Rzeczywiście jest to trudny temat. Kiedy pochylić się nad tym zagadnieniem, nad cierpieniem, jest to trudny temat, często bardzo bolesny. Ale kiedy ja rozpocząłem swoje rozważanie na ten temat, pomyślałem sobie w taki oto sposób. Na tyle, na ile znam Boże Słowo, jestem przekonany, że wielu z was zna je o wiele bardziej niż ja, ale na tyle, na ile ja znam Boże Słowo, bardzo szybko zauważyłem i uświadomiłem sobie, że cierpienie to coś, co towarzyszy człowiekowi od zarania dziejów, od samego początku. I byłbym ignorantem, gdybym myślał, że coś takiego nie istnieje. W rozmowach z wieloma ludźmi, z niektórymi ludźmi, da się słyszeć, że najchętniej zepchaliby ten temat gdzieś tam poza margines, nie mówiąc już o tym, że na przykład wyrwaliby z Bożego Słowa najchętniej na przykład Księgę Hioba, ale my dzisiaj z Bożego Słowa nic nie będziemy wyrywać, ale chcemy przyjrzeć się temu, co Boże Słowo mówi na temat cierpienia. Tak jak powiedziałem, wierzę, że każdy czytelnik Bożego Słowa musi w końcu zauważyć, że obecność cierpienia w życiu poszczególnych ludzi, pokoleń, to ma miejsce w Bożym Słowie. Może jeszcze jedną rzecz chcę wyjaśnić. Kiedy będę używał słowo cierpienie, w tym słowie chcę ukryć
to wszystko, nie tylko cierpienie dotyczące naszego ciała, choroby, ból, różnego rodzaju utrapienia fizyczne, cielesne, ale też cierpienie, które wynika, gdzieś tam dotyka naszych emocji, naszych uczuć. Mam nadzieję, że wy rozumiecie i niejednokrotnie myślę, że tak jest, niejednokrotnie doświadczaliście w swoim życiu cierpienia, gdzieś tam w swoich emocjach, w swoich uczuciach, ale również cierpienie, które gdzieś dotyka ducha człowieka. Bo jak każdy z nas wie, człowiek został stworzony i jego elementy, które tworzą człowieka, to duch, dusza i ciało. A więc kiedy będę mówił i będę używał słowo cierpienie, to mam na myśli nie tylko to, co dotyka naszego ciała, ale również to, co dotyka naszego ducha i naszej duszy. I to rozważanie, kiedy rozważałem sobie to słowo, te myśli, podzieliłem je na takie trzy części. I chciałbym zacząć od pierwszej części. Będziemy tutaj, możecie już sobie otworzyć pierwszą Księgę Mojżeszową, rozdział trzeci. Myślę, że już wiecie, co mam na myśli. Cierpienie, czyli skutek grzechu. Cierpienie, czyli skutek grzechu. Jak wiemy, Boże Słowo mówi nam o tym, że Bóg stworzył niebo i ziemię. Bóg stworzył człowieka. Bóg stworzył zwierzęta. Uczynił to wszystko jako dobre, nawet jako bardzo dobre. Pozwolił człowiekowi mieszkać w ogrodzie. Pozwolił człowiekowi korzystać z wszystkiego, co tam zostało stworzone. Pozwolił człowiekowi panować nad tą ziemią, rozradzać się, rozmnażać. To był wspaniały, niezwykły dar, jaki człowiek otrzymał od Boga. Ale jak znamy tą historię, przyszedł ten bardzo zły moment, kiedy oto pojawił się na horyzoncie szatan, wąż, który skusił kobietę, skusił mężczyznę. I to, co było zakazane, to, czego nie było wolno im robić, to zrobili. Upadli, zgrzeszyli. I czytamy w trzecim rozdziale, kilka wersetów będziemy czytać, jakie były konsekwencje tego grzechu. Jakie były konsekwencje tego upadku, tego nieposłuszeństwa? Przypominam, że ten pierwszy punkt, w którym chcę zaznaczyć, że cierpienie jest efektem grzechu, jest spowodowane grzechem, nieposłuszeństwem. Bo to, co będziemy czytać, czy Bóg w tej pierwotnej wersji, w swoim planie miał coś takiego na myśli? Jestem przekonany, że nie. Do momentu, kiedy człowiek zgrzeszył, do momentu, kiedy kobieta chwyciła ten owoc, nie ma w Bożym Słowie mowy o czymś niedobrym, o czymś nieprzyjemnym. Tak jak powiedziałem, Bóg stworzył wszystko dobre, stworzył bardzo dobre i dał człowiekowi, aby z tego korzystał. I tutaj czytamy od wiersza 16, trzeci rozdział. Do kobiety zaś rzekł. Bóg rzekł do kobiety. Pomnożę dolegliwości brzemienności twojej. W bólach będziesz rodziła dzieci, mimo to ku mężowi twemu pociągać cię będą pragnienia twoje, on zaś będzie panował nad tobą. Oto Bóg przedstawia kobiecie wynik, konsekwencje jej nieposłuszeństwa. I gdyby przyglądnąć się i przyjrzeć temu jednemu wersetowi, to nic innego jak jedno wielkie cierpienie. Biblia Gdańska mówi, obficie rozmnożę dolegliwości twojej ciąży, twojej brzemienności. Będziesz odczuwać to na swoim ciele. Będziesz z tego powodu cierpieć. Dodaje, twój poród będzie występował w bólu. Będziesz cierpieć, kiedy będziesz rodzić. Tylko wy, kochane siostry, wiecie, jakie jest to cierpienie.
Ja mogę tylko powiedzieć, że dwa razy byłem przy porodzie, ale z tego cierpienia chyba niewiele gdzieś tam dotknąłem. Za drugim razem musiałem wyjść, bo myślałem, że po prostu odlecę. Takie to cierpienie moje było. Wy, drogie siostry, wiecie, czym jest związane cierpienie, kiedy jest poród. A więc konsekwencją nieposłuszeństwa, konsekwencją grzechu było całe to cierpienie, cały ten ból, który był związany z potomstwem czy z porodem. A czytajmy, co Bóg powiedział do Adama, 17 werset. Ponieważ usłuchałeś głosu żony swojej i jadłeś z drzewa, z którego ci zabroniłem, mówiąc, nie wolno ci jeść z niego, przeklęta niech będzie ziemia z powodu ciebie. W mozole żywić się będziesz z niej po wszystkie dni życia swego. Ciernie i ostry rodzić ci będzie i żywić się będziesz zielem polnym. W pocie oblicza twego będziesz jadł chleb, aż wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty. Bo prochem jesteś i w proch się obrócisz. Co usłyszał mężczyzna? Adamie, konsekwencją twojego czynu ziemia będzie przeklęta. To, co ode mnie otrzymałeś w mojej dobroci i łaskawości, to, czym się miałeś cieszyć, to, co miało cię karmić, od tej pory będzie przeklęte. Od tej pory znosił będziesz wielki mozuł, aby zdobyć chleb. Będziesz siał, ale będziesz zbierał również ciernie i osty. Kiedy będziesz sięgał po to, co zasiałeś, zranisz swoją dłoń o ciernie i o osty. W pocie czoła będziesz jadł chleb. Niezwykłe słowa. To cierpienie spowodowane grzechem. To cierpienie spowodowane nieposłuszeństwem. Przewróćmy sobie kartkę na następną stronę. Tu jest kolejna niezwykła historia, smutna historia. Historia, która potwierdza nam, że cierpienie to skutek grzechu. Historia Kaina i Abla. Czytajmy wiersze od 11 do 12. Kiedy Kain zabił swojego brata i Bóg rozmawia z Kainem i w końcu mówi mu, bądź więc teraz przeklęty na ziemi, która rozwarła paszczę swoją, aby przyjąć z ręki twojej krew brata twego, gdy będziesz uprawiał rolę, nie da ci już plonu swego. Będziesz tułaczem i wędrowcem na ziemi. Siostry i bracia, to było coś najgorszego, co mógł usłyszeć Kain, bo do tej pory, zanim zabił swojego brata, czym on się zajmował? On właśnie zajmował się rolą. Można powiedzieć, to był jego konik. To było coś, co przynosiło mu przyjemność. On uwielbiał wychodzić na pole, aby siać. On uwielbiał patrzeć, jak rośnie. On uwielbiał, może szedł, pielęgnował, później zbierał i przynosił w koszach żniwo, owoce swojej pracy. A konsekwencją jego nieposłuszeństwa i konsekwencją grzechu, co Bóg wyraźnie mu powiedział, że gdy będziesz uprawiał rolę, nie da ci już swojego plonu. Nie będziesz widział owoców swojej pracy. Będziesz przeklęty. Będziesz tułaczem, dlatego że grzech rodzi cierpienie. Od tej pory, Kainie, ziemia, po której będziesz chodził, ziemia, którą będziesz chciał uprawiać, będzie dla ciebie martwa. Ziemia, którą będziesz zasiewał, będzie martwa. Nie urodzi już zupełnie niczego. To będzie twoja praca bez efektu. To będzie mozuł bez owocu. Kainie, zgrzeszyłeś.
i poniesiesz konsekwencje swojego czynu. Gdybyśmy chcieli analizować dalej, krok po kroku, pewnie brakłoby nam tu dzisiaj czasu, ale okazuje się, że co rusz napotykamy w Bożym Słowie ludzi, którzy właśnie z powodu grzechu, z powodu swojego nieposłuszeństwa muszą przyjąć do wiadomości, że odtąd towarzyszyć im będzie w ich życiu jakiegoś rodzaju cierpienie. Jest fragment w 5 Księdze Mojżeszowej, 28 rozdział. Jest to obszerny, bardzo obszerny fragment. Fragment, który dotyczy narodu izraelskiego. Bóg w swojej łaskawości, w swojej suwerenności mówi do swojego narodu, że ma im coś do zaproponowania. Chcę wam zaproponować błogosławieństwo, ale jak wiecie, jest też przekleństwo. Będę oferował, Bóg mówi, będę dawał i oferował wam błogosławieństwo w zamian za wasze posłuszeństwo. Natomiast wasze nieposłuszeństwo i wasz grzech nie będę tego tolerował. W ten sposób wystawicie się na przekleństwo. I ten obszerny fragment, 28 rozdział od wiersza 15 i w zasadzie można powiedzieć do końca rozdziału, do wiersza 69, nie będziemy tego czytać. Ale myślę, że warto jest to sobie przeczytać. Wiecie, brzmi to wszystko bardzo, bardzo strasznie, ale z drugiej strony myślę sobie, jak Bóg jest wielki, wspaniały, jak Bóg jest miłosierny, bo przedstawia swojemu narodowi, jakie będą konsekwencje ich nieposłuszeństwa. To jest niezwykły wychowawca, to jest niezwykły rodzic, który mówi do swoich dzieci, jeśli mnie nie usłuchacie, to karą za wasze nieposłuszeństwo będzie to i to i to. I gdybyśmy chcieli przeczytać werset po wersecie, dowiedzielibyśmy się, że konsekwencją nieposłuszeństwa będzie to wszystko, co usłyszał Adam, co usłyszała Ewa, co usłyszał Kain. To przekleństwo, to cierpienie odczuwać będą na swoim ciele, w swojej duszy, w swoim duchu, ale również ziemia, po której chodzą, będzie im przypominać, zgrzeszyłeś. Oto nie rodzę dla ciebie owocu, bo zgrzeszyłeś. Jest również ten znamienny przykład, do którego często wracamy, przykład króla Dawida. Kiedy czytamy psalmy, siostry i bracia, czyż nie jest tak, że bardzo często w różnych psalmach napotykamy, kiedy Dawid lamentuje, kiedy Dawid płacze przed Bogiem, kiedy Dawid wylewa ze swojego serca jakieś cierpienie. Tak, ale on jest też przykładem, że grzech rodzi cierpienie. Bo kiedy zgrzeszył z Batrzebą, kiedy zgrzeszył i zabił Uriasza, możemy sobie przeczytać, druga księga Samuelowa, co powiedział mu Bóg. Teraz już nie odstąpi miecz od twojego domu po wszystkie czasy, dlatego że mną wzgardziłeś i wziąłeś żonę Uriasza Hetejczyka, aby była twoją żoną. Tak mówi Pan. Oto ja wzbudzę zło w twoim własnym domu przeciwko tobie. Na twoich oczach zabiorę ci twoje żony i dam je innemu. I będzie z nimi obcował w blasku tego słońca. Ty wprawdzie uczyniłeś to potajemnie, ja jednak uczynię to wobec całego Izraela i przy blasku słońca. Dawidzie, konsekwencją twojego grzechu, twojego nieposłuszeństwa jest, oto wprowadzam miecz do twojego domu. Będziesz oglądał śmierć swoich umiłowanych. Oto
wzbudzam zło przeciwko Tobie. Oto będziesz okradziony z własności, z tego, co do Ciebie należało. Cierpienie to wynik grzechu, wynik odstępstwa. W Ewangelii Jana czytamy pewną historię, która też o czymś świadczy, która wskazuje na pewną myśl, która potwierdza, która jest argumentem dla tej myśli właśnie, że cierpienie przychodzi na wskutek grzechu. Ewangelia Jana, 5 rozdział, wiersz 14. Historia, kiedy Pan Jezus przychodzi do sadzawki Betesda i tam uzdrawia chorego od 38 lat. Człowieka, który przez 38 lat czeka na cud, na przełom. Pojawia się Pan Jezus i uzdrawia chorego człowieka. Ale później, czytamy w 14 wersecie, później spotkał go Jezus w świątyni i rzekł do niego: oto wyzdrowiałeś. I to był fakt. On wyzdrowiał. Oto wyzdrowiałeś. Ale dalej Pan Jezus mówi: już nigdy nie grzesz, aby ci się coś gorszego nie stało. Człowieku, już nigdy nie grzesz, aby coś złego, coś gorszego ci się nie stało. To znaczy, aby nie przyszedł na ciebie jeszcze gorszy stan. Aby ta rzecz jeszcze bardziej się nie pogorszyła. Cóż, ten fragment Bożego Słowa mówi mi, że cierpienie może przyjść na wskutek nieposłuszeństwa. Siostry, bracia, czy zgadzacie się ze mną? Czy te argumenty wszystkie i postacie, które dziś wywołaliśmy z Bożego Słowa, jest ich o wiele, wiele więcej. Ale czyż choćby nawet te, które już z fragmenty Bożego Słowa przeczytaliśmy, czy nie są dla nas ostrzeżeniem? A więc pomyślałem, muszę, kiedy przychodzi jakieś cierpienie, tak jak powiedziałem, może to dotykać mojego ciała, a więc może być to jakaś choroba, jakaś dolegliwość, może to być coś gdzieś w moim wnętrzu, w mojej duszy, gdzieś jakiś niepokój, który towarzyszy mojej duszy, albo gdzieś w moim duchu coś nie tak. Może nie umie sobie znaleźć miejsca. Jestem jak ten Kain, który się tuła i nie może sobie znaleźć miejsca na ziemi. Albo zabieram się do jakiejś pracy, ale ona nie przynosi efektu. Muszę się zastanowić, muszę sobie przeanalizować i stanąć przed Bogiem i zapytać: Panie, czy to, co przeżywam, to doświadczenie, to cierpienie, które gdzieś mi doskwiera, czyż nie jest może konsekwencją mojego nieposłuszeństwa bądź mojego grzechu? Wskaż mi, Panie, co jest, bo nie chcę cierpieć. Chcę normalnie funkcjonować. Chcę zasiewać i zbierać owoc. Chcę pracować i zbierać efekty tej pracy. Również w służbie. Chcę służyć, chcę pracować i chcę zbierać owoce tej pracy. Panie, badaj moje serce. Modlił się Dawid. Badaj moje serce. Będziemy również korzystać z mądrości Hioba. I oto on powiada w 36 rozdziale, wierszu 21 następujące słowa. Strzeż się, abyś się nie zwracał ku niegodziwości, gdyż z powodu niej znosisz cierpienie. Strzeż się, abyś się nie zwracał ku niegodziwości. Strzeż się, abyś się nie zwracał ku grzechowi,
dlatego że z Jego powodu znosić możesz cierpienie. Ale siostry i bracia, chciałbym powiedzieć dzisiejszego dnia dobrą nowinę. Bo gdyby na tym był koniec, to cóż byśmy poczęli? Pewnie w wielkich cierpieniach przyszłoby nam umierać i kończyć swój żywot. Bo Boże Słowo mówi, że wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. A więc jeśli konsekwencją grzechu jest jakieś cierpienie, to jakiż byłby dla nas ratunek? I dlatego przechodząc do drugiego punktu, chcę powiedzieć, że cierpienie to Boży sposób. To znaczy Bóg kształtuje. Przez cierpienie Bóg może kształtować. Przez cierpienie Bóg może wzywać cię do opamiętania. Czyż nie? Nie zawsze tak jest. Niektórzy cierpią i wygrażają się swoją pięścią przeciwko Bogu. Pamiętam taką historię, którą tato mi opowiadał. Historię o pewnym starszym mężczyźnie. Ja tego mężczyznę też znałem. Był to człowiek, który nie wiem, czy wierzył w Boga, czy nie wierzył, ale pewnego razu coś powiedział. Coś, co spowodowało jego cierpienie. Kiedyś, gdy tato przyszedł, gdy się spotkali, ten człowiek zapytał: powiedz Janek, czy ten Bóg, którego ty wierzysz, czyni wojny? Tata na chwilę się zastanowił, pomyślał o Starym Testamencie, powiedział: tak, to Bóg waleczny. I wtedy ten człowiek z podniesionym palcem do góry powiedział i z zaciśniętymi zębami: ja z tym twoim Bogiem będę walczył do końca życia. Niestety za tydzień ten człowiek leżał w bardzo ciężkim stanie na łóżku i wzywał Bożego imienia. I wzywał Boga, aby mu pomógł. Bóg jest łaskawy. Nawet jeśli ktoś próbuje mu wygrażać palcem, dotknął jego ciała utrapieniem, cierpieniem, chorobą, aby ten na tym łożu, bezradny, bezsilny, wołał do Boga i prosił go o pomoc. Bóg używa cierpienia, aby nas kształtować. Bóg używa cierpienia, jest to jego sposób, jeden z jego sposobów, aby przynieść nam ratunek. Wiecie, muszę wam powiedzieć, że nie wszyscy się z tym zgadzają. Próbowałem rozmawiać z różnymi osobami. Być może są tu takie na tym miejscu takie osoby, które nie zgadzają się z tym. Ale mówię coś, co zgodne jest z moim przekonaniem. Tak jak powiedziałem, jest to rozważanie. Możecie dopisać, możecie dopowiedzieć sami sobie. Jestem przekonany, że cierpienie to element Bożej szkoły. Bożej szkoły. Przychodzi mi na myśl taka postać jak Naaman. W II Królewskiej czytamy o Naamanie. Zapisałem sobie taką informację tutaj. Naaman, myślnik, przez cierpienie do wyznania wiary. Tak właśnie było w życiu Naamana. Zachorował. Potężny człowiek. Druga Królewska, 5 rozdział. Naaman zachorował na trąd. Nieuleczalną chorobę. To, co działo się z jego ciałem, mówiło mu: człowieku, twoje dni są policzone. Już niedługo umrzesz. Wszyscy z powodu tej choroby umierają. Znamy historię Naamana.
pojechał do proroka, zanurzył się w rzece i został uzdrowiony. Bóg go uzdrowił. Ale wiecie, nie to jest tak ważne, że został uzdrowiony. Bo czytamy w 5 rozdziale, w wierszu 15. Wtedy powrócił do męża Bożego wraz z całym swoim orszakiem, a przyszedłszy tam, stanął przed nim i rzekł. Jestem przekonany, że prawdziwym cudem dla Naamana było to, co wyznał swoimi ustami. Oto teraz wiem, że nie ma na całej ziemi Boga, jak tylko w Izraelu. Naaman cierpiał. Naaman przeszedł przez cierpienie, aby na jego ustach pojawiło się to niezwykłe wyznanie. Jego życie było zagrożone. Jego żona, jego rodzina mieli pewnie mnóstwo niepokoju. Co będzie dalej z Naamanem? Ale Naaman został uzdrowiony i głośno wyznał, oto teraz wiem, że nie ma na całej ziemi Boga, jak tylko w Izraelu. Otwórzmy 5 Mojżeszową, rozdział 32, wiersz 39. Tak pomyślałem, że kiedy myślę i mówię, rozważam, kiedy rozważałem ten temat, to słowo, to pomyślałem, że to chyba jest bardziej rozważanie nie o cierpieniu, tylko rozważanie o tym, jaki Bóg jest dobry. Chociaż akcentuję tutaj tą myśl związaną z cierpieniem, ale tak naprawdę stwierdzić trzeba, jaki Bóg jest dobry, jaki Bóg jest łaskawy i że jest Bogiem suwerennym. Czytamy tutaj, patrzcie teraz, że to ja jestem. Znamy to imię Boże. Ja jestem. A oprócz mnie nie ma Boga. Ja, mówi Bóg, pozbawiam życia i darzę życiem. Ja ranię i leczę. I z ręki mojej nikt nie zdoła się wyrwać. Mam wrażenie, niekiedy spotykam ludzi, którzy mówią, zaraz. Tak, Bóg uzdrawia, Bóg uwalnia, Bóg leczy, darzy życiem. Ale Bóg, który rani? Bóg, który pozbawia życia? Tak jak powiedziałem na wstępie, nie mam zamiaru być ignorantem Bożego Słowa. Nie mam być zamiaru ignorantem tego, kim jest Bóg. Tak, ten Bóg, potężny Bóg, pełen mocy, wszechmogący, wszechwiedzący, Bóg, który jest ponad wszystkim, który stworzył niebo i ziemię i Bóg, którego w swoim życiu nie jestem w stanie pojąć, zrozumieć i ogarnąć. I wszystko to, co wiem na Jego temat, to, z czym się nawet dzielę, co mówię, to tak naprawdę jest nic. W porównaniu z tym, kim On jest. Jestem o tym przekonany, jestem tego świadomy, ale nie chcę ignorować Bożego Słowa, bo ono mi mówi, że tak samo jak Bóg uzdrawia, tak samo może zranić, że tak samo Bóg, który darzy życiem, może je odebrać, dlatego że On jest Bogiem. Nawet jeśli tego nie rozumie. Prorok Izajasz powiada w 45 rozdziale bardzo podobne słowa. 45 rozdział Izajasza, wiersz 7. Ja tworzę światłość, stwarzam ciemność. Ja przygotowuję zarówno zbawienie, jak i nieszczęście. Ja, Pan, czynię to wszystko. Przeakcentowując albo naciskając tylko na to, co pozytywne jest w przesłaniu Bożego Słowa, tak naprawdę ograniczamy to, kim jest Bóg. Tak naprawdę mówimy nieprawdę o Bogu. A więc nie możemy akcentować jednego, a zapominać o drugim.
A więc Bóg może użyć cierpienia, jakiegokolwiek, aby nas ukształtować na swój sposób. Jest jeszcze piękny werset w Trenach, w 3 rozdziale. Z ust Najwyższego nie pochodzi zarówno złe, jak i dobre. Kochani, pomyślcie o takich ludziach w Bożym Słowie jak Abraham i Sara. Czy zasmakowali w swoim życiu cierpienia? Wiecie, w maju byliśmy razem z żoną na takiej konferencji i tam głównym tematem było kryzys w życiu chrześcijanina, kryzys w życiu lidera, kryzys w życiu chrześcijanina. I wiecie, kiedy rozmawialiśmy tam na ten temat, rozważając różne opcje, pomyślałem i powiedziałem tak, wiecie co? Możemy sobie tu debatować. Dużo fajnych rzeczy usłyszałem, dużo mądrych rzeczy, ale powiedziałem tak, wiecie, coś wam powiem. Jeśli przeżywamy kryzysy w naszym życiu jakiekolwiek, to chcę wam powiedzieć, że niczym się nie różnimy. Od Abrahama, od Eliasza, od Dawida, od Gedeona, od Samsona. Niczym się nie różnimy od Piotra, od Pawła. Jesteśmy takimi samymi ludźmi. Niczym się nie różnimy. Bo kiedy czytam o Abrahamie i o Sarze, czytam, że mieli pewien cierń w swoim sercu, pewien problem. Jestem przekonany, że było im z tym bardzo ciężko i trudno. Może nawet mniej Abrahamowi, bardziej Sarze. Wiecie, o czym mówię. Nie mogli mieć dzieci. Byli już w podeszłym wieku. To było ich cierpienie. Ale wiecie co? Bóg tego używał. Bóg tego cierpienia używał nie tylko dla nich. Bóg tego cierpienia używał w ich życiu, aby ich kształtować, aby kształtować ich wiarę. Ale powiem wam coś więcej. Bóg tego cierpienia w ich życiu używa po dziś dzień. Bo to, czego doświadczali, czego przeżywali, czyż nie służy nam dzisiaj? Czyż nie zwracamy się do Bożego Słowa, nie czytamy i jakże często daje nam to właśnie taką nadzieję. I mówimy, Abrahamie, Saro, jesteście dla nas wielkim przykładem. Trudno nam ocenić i powiedzieć, jak było wam trudno i ciężko. Ale wytrwaliście, usłuchaliście Boga i On przyniósł błogosławieństwo. Bo Bóg może użyć cierpienia, aby ukształtować twoje i moje życie. A pomyślcie o Izaaku i Rebece. Oni mieli bardzo podobny problem. Czytamy w Bożym Słowie, że Izaak modlił się o Rebekę 20 lat. 20 lat modlił się, aby Rebeka urodziła. Wiecie, mam osobiście wujka i ciocię, którzy przez ponad 20 lat nie mogli mieć dzieci. I wiem, co widziałem w oczach cioci, kiedy rodzili się nasi synowie. Wiem, co widziałem w jej oczach. Ból. Ale nigdy nie mówiła Bogu. Dlaczego? Ale Bóg przyszedł w swojej łaskawości i urodził im się syn. Po 23 chyba latach. Dzisiaj mają 12 albo 11 lat. I cieszą się z niego bardzo. Bo Bóg używa cierpienia, aby nas kształtować. Poddać próbie i kształtować. Chyba źle by było, gdybym nie wspomniał tutaj tego imienia, tego męża Bożego, jakim był Józef. To jest fachowiec w tej dziedzinie. On przeżył odrzucenie.
stracił całe swoje dziedzictwo. To, co otrzymał najlepszego od swojego ojca, stargali z niego jego bracia. Wrzucili go do studni, a później sprzedali do Egiptu. A tam w Egipcie to już miał się super dobrze, prawda? Tam to była sielanka. Stał się niewolnikiem, stał się w końcu więźniem. Ale Bóg używa cierpienia, aby kształtować wiarę, kształtować charakter. Bo po tym wszystkim, co przeszedł, mógł spokojnie zaprosić swojego ojca z całym narodem, otworzyć swoje ramiona i powiedzieć: chodźcie, jest dla was przetrwanie. Wspominałem już Dawida, namaszczony na króla. Miał proroctwo, że będzie królem. Mało tego, był namaszczony. Ale zanim to się stało, musiał uciekać, był odrzucony. Przeżył śmierć swojego najbliższego przyjaciela. Bóg używa cierpienia, bo ma coś w planie, bo chce coś uczynić, bo chce cię ukształtować. I wiecie, siostry i bracia, najważniejsze, to co chcę powiedzieć w tym momencie, nie tak bardzo skupiaj się na tym cierpieniu, na tej próbie, na tym doświadczeniu. Wiem, że jest ci bardzo ciężko. Wiem, że jest ci bardzo trudno, że tego nie rozumiesz. Ale nie tak bardzo się na tym skupiaj. Skup się na Bogu. I mów Bogu: Panie, cokolwiek masz dla mnie, jest mi ciężko i trudno, ale wiem, Ty jesteś Bogiem i wiem, że Ty masz jakiś plan, jakiś cel w tym. Kochani, gdybym nie przeczytał tego w Bożym Słowie, to bym tego tu dzisiaj nie mówił. Ale tak naucza Boże Słowo. Nie możemy toczyć chrześcijaństwa bez cierpienia. Nie wiem, czy w ogóle coś takiego istnieje. Zawsze jakieś cierpienie dotyka serca człowieka. Zawsze. Ale nie tak bardzo na tym się skupiajmy, ale skupmy się na Bogu. Piękne słowa, które wypowiedział Pan Jezus. Kochani, to też jest fachowiec w tej dziedzinie. Czytamy w Ewangelii Marka, w 8 rozdziale, wierszu 31. I zaczął ich pouczać o tym, że Syn Człowieczy musi wiele cierpieć. Musi być odrzucony przez starszych, arcykapłanów oraz uczonych w Piśmie. Musi być zabity, a po 3 dniach zmartwychwstać. Pan Jezus Chrystus przyszedł na ziemię, aby te wszystkie konsekwencje grzechu, jakie usłyszeli Adam, Ewa, Kain i po kolei różni ludzie, aby te wszystkie konsekwencje zabrać na swoje barki i przybić je do krzyża. On całe to cierpienie wziął i on cierpiał. Był ukrzyżowany. Został zabity. Sponiewierany, zhańbiony, ale zmartwychwstał. A kiedy zmartwychwstał, wyszedł z grobu bez żadnego obciążenia, bo wszystko to zostało na krzyżu. Ale Bóg właśnie w ten sposób ukształtował zbawienie. Tak samo jak chce kształtować twoje i moje życie. Przez właśnie drogę cierpienia. Tak samo ukształtował zbawienie. Przez drogę cierpienia. Zbawienie dla ciebie i zbawienie dla mnie. I Jemu niech będzie za to chwała. Jezusowi Chrystusowi, który jest ponad wszystkim. Który siedzi po prawicy Ojca dzisiaj. Siedzi w Jego chwale i wiecie, co robi? Czeka na ciebie i na mnie.
Nie tak bardzo zwracaj swoją uwagę na cierpienie. Nie tak bardzo zwracaj swoją uwagę na cierpienie twojego ciała czy duszy. Zwróć swoją uwagę na tego, na który czeka na ciebie. Po prawicy Ojca. Z otwartymi ramionami. I muszę wam powiedzieć, że to jest tylko kwestia czasu. Być może jeden szybciej, drugi później. A może wszyscy w jednym momencie. Jeszcze jeden aspekt, jedna myśl. Powiedziałem po pierwsze cierpienie jako skutek grzechu, jako konsekwencja grzechu. Kiedy przeżywamy, kiedy analizujemy, a Bóg nam wskazuje grzech, pokutujmy, bo oto droga do zbawienia. Cierpienie jako sposób Bożego kształtowania to najlepsza szkoła biblijna, jaką możesz skończyć. Lepsza niż WSTS, lepsza niż HAT, lepsza niż najlepsze szkoły na świecie. Szkoła to jest, powiem tak, to nawet nie jest szkoła, ale to jest indywidualne nauczanie. Tak, Bóg ma czas dla każdego z nas, aby nas indywidualnie uczyć. Poddajmy się. Cierpienie, chluba i radość. Tak nazwałem tą trzecią myśl. Cierpienie, chluba i radość. Dlaczego? Bo oto czytam, co napisał apostoł Paweł do Filipian. Czytam w trzecim rozdziale, wiersze 10 do 11. A może od 9 przeczytamy. I znaleźć się w Nim, w Chrystusie. Nie mając własnej sprawiedliwości, opartej na zakonie, lecz tę, która się wywodzi z wiary w Chrystusa. Sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary. Żeby poznać Go, pisze Paweł, i doznać mocy zmartwychwstania Jego i uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci. Paweł miał nieodparte pragnienie, nieodpartą chęć, marzenie, aby uczestniczyć w cierpieniach Pana Jezusa Chrystusa. Na czym to polega? Dwie rzeczy. Po pierwsze, ponosimy cierpienie związane z ukrzyżowaniem naszego własnego ciała. Bardzo dużo na ten temat apostoł Paweł mówi. Mówi o tym w Rzymian 6, 5 do 7. Nie będziemy już teraz tego czytać. W Galacjan 5 do 24. To również słowo z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyję więc już nie ja. Mnie nie ma. Jest Chrystus. Ukrzyżowałem swoje ciało, ukrzyżowałem swoje pragnienia, ukrzyżowałem swoje pożądania, swoje żądze. To jest ponoszenie cierpienia związanego z ukrzyżowaniem ciała. Po ukrzyżowanie wszeteczeństwa, ukrzyżowanie wszelkich pragnień. To wzięcie krzyża, tak jak Pan Jezus Chrystus wziął krzyż. W Ewangelii Łukasza czytamy słowa Pana Jezusa w rozdziale 9, wierszu 23. I powiedział do wszystkich, jeśli kto chce pójść za mną, niechaj się zaprze samego siebie. Niechaj się zaprze samego siebie. Wiecie, powiem wam, to nie jest takie proste. To nie jest takie łatwe. Tak, to się łatwo mówi, łatwo czyta, ale kiedy przychodzi codzienność, zaprzeć się samego siebie, zaprzeć się swoich pragnień. Kiedy na horyzoncie pojawia się jakieś pożądanie, jakiś grzech, jakieś pragnienie nieczyste, to jest walka, prawda? To jest walka. Ale Pan Jezus właśnie o tym mówił. Mówił o walce. Niech się zaprze samego siebie i bierze krzyż swój na siebie codziennie i naśladuje mnie. A Pan Jezus wiedział, co mówi, dlatego że sam dał nam przykład. Przeczytam werset z Ewangelii Jana, również wypowiedź Pana Jezusa. Z Ewangelii Jana z 19 rozdziału, wiersz 17.
a on, dźwigając krzyż swój, szedł na miejsce zwane trupią czaszką, inaczej mówiąc Golgotą. Kiedy Pan Jezus mówi do mnie, bierz swój krzyż i naśladuj mnie i idź, to mówi, gdzie mam iść. Mam się iść pokazać, jaki mam duży krzyż? Mam iść pokazać innym, jaki to jestem silny i duży krzyż noszę? Pan Jezus nam pokazał, gdzie mamy iść. Ze swoim krzyżem. Na Golgotę. Każdego dnia. W walce. Każdego dnia na Golgotę. A więc ponosimy cierpienie związane z ukrzyżowaniem. Ale również ponosimy cierpienie związane z niesieniem prawdy. I to dla apostołów była niezwykła chluba i radość, że mogą cierpieć, mogą być prześladowani ze względu na Chrystusa. I również byłbym ignorantem, gdybym dzisiaj tutaj na tym miejscu powiedział, że to jest wspaniała droga. Kochani, wychodzimy ewangelizować. Jedziemy na misję, jedziemy tam czy siam. Przyjedziecie i będziecie mówić o owocach waszej ewangelizacji. Przygotowałem dwa świadectwa. Co znaczy chluba z cierpień związanych z niesieniem prawdy? Był rok 1320. Czterej franciszkanie, Tomasz, Jakub, Piotr i Demetriusz, ich tłumacz, wyruszyli drogą morską do Indii. Gwałtowny sztorm zmusił ich do zawinięcia do portu w pobliżu Bombaju. Grupa Nestorian zabrała przemoczonych misjonarzy do swojego miasta Tana i znalazła im miejsce do zamieszkania, lecz gościnność tego miasta okazała się krótkotrwała. Niespodziewanie czterech franciszkanów zostało wezwanych do sądu na świadków w sprawie pewnego konfliktu małżeńskiego. Lecz ku ich zdumieniu kadi, muzułmański sędzia w tym mieście, w ogóle nie zadawał im pytań na ten temat. Co myślicie o Mahomecie? Zapytał, kierując te słowa do Tomasza. Mahomet jest uzurpatorem, a wszyscy, którzy w Niego wierzą, z pewnością pójdą do piekła, odparł Tomasz, nie myśląc nawet o tym, jakie wzburzenie wywołają jego słowa. Kadi wpadł we wściekłość. Za pomocą gruźb usiłował skłonić Tomasza do odwołania tych bluźnierczych słów. Lecz Tomasz odmówił. Także pozostali franciszkanie nie mieli najmniejszego zamiaru nakłaniać go do zmiany zdania. Niewykluczone, że determinacja Tomasza wypływała z faktu, że był już dobrze zaprawiony w cierpieniu z powodu swojej wiary. Wiele lat wcześniej został aresztowany w Europie za swoje skrajnie franciszkańskie poglądy na temat absolutnego ubóstwa. Widząc, że groźby nic nie wskurały i franciszkanie trwają mocno w swoich przekonaniach, ani myśląc przejść na islam, kadi postanowił inaczej się nimi zająć. Rozkazał zedrzeć z nich ubrania, przywiązać do pali i wystawić na palące słońce, lecz po upływie wielu godzin misjonarze zamiast błagać o litość śpiewali hymny. Rozsierdzony tym wszystkim kadi postanowił uciszyć ich na dobre i nakazał ich ściąć. Lecz ich śmierć wcale nie zakończyła tej sprawy. Pewnej nocy kadi miał sen, w którym zabici franciszkanie domagali się, by traktował chrześcijan z większą życzliwością. Najwyraźniej tych czterech męczenników nie było jedynymi wyznawcami Chrystusa, jakich prześladował. Głęboko poruszony swoim snem, kadi uwolnił wszystkich chrześcijan z więzienia. Zawezwał do powrotu tych, którzy zostali wygnani, a nawet wydał edykt zakazujący znieważanie wyznawców chrześcijaństwa. W rezultacie wielka liczba muzułmanów i czcicieli bożków nawróciła się do Chrystusa. Wiecie, co to była za droga? Przez cierpienie. Właśnie na tym cierpieniu
Bóg stworzył swój Kościół. Chcę wam przeczytać jeszcze jedno bardzo poruszające świadectwo. Zachęcające. Myślę sobie tak, że kiedy myślę i mówię o ponoszeniu cierpienia związanego z niesieniem prawdy, z niesieniem Chrystusa, nie wiem jak wy, ale ja osobiście muszę się przyznać, że nigdy z tego powodu nie zostałem opluty. Nigdy z tego powodu nikt nie uderzył mnie w twarz. Można powiedzieć, że nawet na dobrą sprawę nie usłyszałem jakichś przykrych słów. Nie to, żebym się żalił. Raczej jestem wdzięczny Bogu, że możemy głosić Ewangelię. Ale mówię to dlatego, że jestem świadom, że nie do końca potrafię to zrozumieć. Jak to jest? Cierpieć z powodu Chrystusa i dla Chrystusa. Jeszcze się z tego cieszyć i radować. Posłuchajcie tego świadectwa, które zostało nazwane arcydzieło wiary. Rok 2008. Ich lider został zabity. Ktoś musiał za to zapłacić. 24 sierpnia 2008 roku hinduscy ekstremiści zaatakowali chrześcijan w stanie Orissa, obwiniając ich za jego śmierć. Niewiele obchodziło ich to, że odpowiedzialność za to morderstwo wzięło na siebie ugrupowanie marksistowskie. Potrzebowali jedynie pretekstu do wszczęcia pogromów. Tysiące chrześcijan uciekło do dżungli, gdy tłumy Hindusów paliły ich domy, bezlitośnie biły każdego, kto ośmielił się pozostać. Jednym z tych, który poniósł śmierć, był mąż Monaliszy, pastor wiejskiego kościoła. Oto jej świadectwo. Nazywam się Monalisza. Niektórzy rozproszyli się tu i tam. 121 osób zginęło. W dżungli nie było jedzenia, wody, niczego. Nawet gdy w dżungli widzieliśmy tygrysy, one biegały po dżungli, ale nas nie atakowały. Ci ludzie jednak usiłowali na nas napaść. Ukrywaliśmy się w dżungli. Mieszkam w obozie dla uchodźców od 29 sierpnia. Od tamtej pory moja wiara umocniła się. Słowo Boże umocniło moją wiarę. Nauczyciele mówili nam o prześladowaniach, jak stać się silnym, jak zachować mocną wiarę w Boga. Słuchając tych wszystkich kazań, stałem się bardzo silna. W obozach są kaznodzieje, którzy mówią o prześladowaniach i o tym, jak być silnym w wierze. Nie boję się, że pewnego dnia umrzemy. Tak, taki był plan Boży. Mój mąż został zabity i pewnego dnia moje dzieci także może... I pewnego dnia moje dzieci także może to spotkać. Bez wiedzy Boga nic się nie wydarzy. To Bóg pozwolił, że te rzeczy się wydarzyły. Nie jestem zła na Boga, że do tego dopuścił. Czasami jestem zła na Hindusów, a czasami nie. Ci, którzy zabili mojego męża, rozmawiają ze mną, pozdrawiają mnie i mówią, jak się masz, jak twoje dzieci, jak żyjesz. Na początku byłam zła, ale powoli. Przebaczenie to proces i teraz nie jestem zła. Modliłam się za nich. Powiedziałam, Boże, wybacz im i pomóż im przyjść do Ciebie. Mówię także moim dzieciom, by się za nich modliły. Hiob w Biblii jest moim bohaterem, ponieważ stracił wszystko i pozostał wierny. Nigdy nawet nie myślałam o tym, żeby przestać być chrześcijanką i na nowo zostać hinduską. Stało się, co się stało. Zatem jeśli umrę, to umrę także jako chrześcijanka. Nie cofnę się. Pewnego dnia spotkam się z moim mężem, więc błogosławieństwo przyjdzie, gdy spotkam go w niebie. Gdy moje dzieci dorosną, będę nadal służyć Bogu. Będę podążać za Chrystusem. Niezależnie od tego, jakie prześladowania nadejdą, nie porzucę Chrystusa. Tego samego uczę moje dzieci. Proszę,
Powiedzcie chrześcijanom na zachodzie, niezależnie od tego, jakie prześladowania nastaną, bądźcie mocni w Chrystusie, abyśmy zwyciężyli. Halleluja. Siostry i bracia, cierpienie, podsumowując, uzmysławia grzech. Ono może uzmysłowić, jaki jest stan twojego serca, twojej duszy. Ono może ci pomóc zrozumieć, że upadłeś i że Bóg się o ciebie upomina. I że Bóg puka do twojego serca. Cierpienie może świadczyć o tym, że Bóg nas kształtuje, że naprowadza nas na swoją drogę. Nie tak bardzo skup się na cierpieniu, ale na Bogu, bo On daje siłę. On daje siłę. Cierpienie przynosi chlubę. Bóg ma w tym jasny, konkretny plan. Cierpienie obrzezuje serce. Wiem, że jest trudne, bolesne, ale ostatecznie zwyciężymy. Ostatecznie zwyciężymy. Panie Jezu, chcemy Ci podziękować za Twoje cudowne, wspaniałe słowo, które przed nami otwierasz. Nawet kiedy zabieramy się za niezbyt przyjemne albo trudne tematy, Ty zawsze jesteś blisko, aby nam dopomóc. Ja, Panie Jezu, chcę rozumieć w swoim życiu. Chcę rozumieć rolę cierpienia. Ja chcę rozumieć. Tak modlimy się, Panie, zachowaj nas od wszelkiego zła. Zachowaj nas od bólu, od choroby. Ale też daj nam na tyle wrażliwe serce, aby nie iść własną drogą, ale w posłuszeństwie stać przed Twoim obliczem. Amen.